Cześć i czołem, witam was moje kochane asiorki w kolejnym odcinku z World of Tanks. Tym razem, słuchajcie, jestem sam. Tym razem sam będę próbował pokonać naszych przeciwników. Zobaczymy, czy z tego wyjdzie. Jestem bardzo blisko zdobycia czołgu o nazwie KW-3, czyli tego czołgu, który wychodzi z T-150. Brakuje mi tam około 2000 gwiazdek. Zaraz zagramy tamtym czołgiem, mam nadzieję, że coś fajnego uda nam się ugrać, ale tym razem jedziemy, jak widzicie, w dosyć specyficzny teren. To jest El Haluf, ciężka mapa, myślę, szczególnie jak sięga tym czołgiem. Mógłbym pojechać na lewo, natomiast ja tam nie znam miejscówek, nie będzie mnie widać, więc zrobię chyba to, co robię na tej mapie praktycznie zawsze, czyli pojadę na Mordor. To się może źle skończyć. Natomiast jestem szybki, może uda mi się kilka tych wrogów przeciwnika, kilka czołgów wyświecić, bo w sumie jestem luksem i te czołgi, no do tego w teorii służą, tak? To jest czołg zwiadowczy. Zobaczymy, czy uda mi się zagrać zgodnie z przeznaczeniem tego pojazdu. Na razie robimy, co możemy, żeby jak najszybciej dotrzeć na miejsce przeznaczenia. Nasi koledzy próbują robić to samo. To, że on mnie trafił, a jego nie, to było podłość, no ale trudno. Zobaczymy, co tutaj się stanie, bo to jest ważne. Deszcz nie chcę za bardzo wychylać. Tu już mogą być zwiadowcze czołgi wroga. A ja jeszcze jestem nie gotowy na walkę. Co tu zrobić? Wiecie co? Zrobię tak. O kurczaki. Jakoś to poszło. Aha, tutaj kolega widzę i tam. Tamtego nie strzelę, bo się nie da. A dawniczy już jest. Pojedziemy troszkę tak. A uciekł mi dziad. Trochę do przodu, proszę. Pięknie, pięknie! To mi się bardzo udało. Nasz kolega, ojoj, tylko z przodu zostajemy w pindziel, to nie jest zbyt dobre. Tutaj, tam się trzymają jeszcze. Spróbuję zrobić to samo jeszcze raz. Z przodu nic nie jestem w stanie zrobić. Obawiam się, że tutaj stojąc zostanę w cymbał. O właśnie, w tym momencie się wycofałem. Raczej na blisko, tutaj kurde, to jest takie strzelanie trochę bez sensu. Ten nam się wbił, zobaczcie. Ajajajajaj. Tutaj nic wam nie mogę teraz pomóc. A jeszcze mi artyleria zdjęła. No nie wiem, czy mogę jakoś tutaj inaczej zagrać. Ta nasza drużyna się dziwnie rozlokowała. Na ciężki czołg nawet nie wiem, gdzie jest. Nie wiem, co to się zadziało. No ale w cymbał było. Trzeba będzie tą bitwę luksem jeszcze postarać się powtórzyć. No a teraz, ten jeszcze w bitwie jest, to jest chore. Zagrałem taką bitwę, wiecie, na tak sobie zobaczyć. Tutaj co mogę zmienić? Niewiele. Ponoć to działo jest lepsze od tego, które mam. Więc może zróbmy to. Chociaż no, ilość gotówki, jaką mam, jest po prostu zatrważająca. Momencik. Przepraszam was, kochani, córeczka przyszła do mnie. Ale już załatwiliśmy tą sprawę. Wasze zdrowie, mam winogronko.
No cóż, na ósemki ciężko będzie zagrać. Skorpiony, nie skorpiony. Nie, no chyba pojadę na... Chyba pojedziemy... A, co tam, jedziemy na lodowiec, słuchajcie. Zobaczymy, czy coś z tego nam się uda fajnego ugrać. Ten też, gdzie pojadą nasze ciężkie czołgi. Zobaczymy. Noho, jadą w lewo. A pojadę jako jedyny w prawo, to może być ciekawe. No ale trudno, trzeba bronić, nie? Naszej niepodległości. Trochę pospamujemy. Tak naprawdę jedziemy tutaj sami. Baczat już tam jest, wiecie. Spotuje. To się szanuje, ale... Zobaczcie, co tam się dzieje. M6. Most też. Most może przejmiemy, natomiast no, wygląda to słabo. Czy nasz, oni się pcha przez most? Boże kochany. Nie jestem jakimś wybitnym specem od taktyki, ale... Tak to się chyba nie gra. Kurde, nie trafiłem. Kontowanie się pomaga. Dziękuję, Danusia. No to na dłuższą metę nie zda egzaminu. Tu jestem sam. Kurde. Plus jest taki, że ich trzymam tutaj. Ale mi oni przyfasolił. Przez to całe życie, bez kitu. No to już jest przegięcie. No ale byłem tu sam, no co ja mogłem zrobić? 1000 prawie odbitych, dużo wyświeconych, to nie na czołg ciężki, ale sami widzieliście, byłem absolutnie w tym miejscu sam. Chyba nie mogłem zrobić więcej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, wypróbujemy tą lufę, którą mi też wczoraj graliśmy troszkę z chłopakami, z Jackiem, który ma już 2 szóstki, także brawa dla Żylety. Generalnie chłopaki poradzili mnie, żebym lepiej grał tą działą, a nie trolem, bo po prostu nie przebijam. I może coś w tym jest. Może ta armata będzie po prostu lepsza. Smuci mnie ta plansza, bo ja jej nie cierpię. Linia Zygfryda to nie jest dla mnie miejsce. Ja tutaj się źle czuję, nie wiem jak jeździć. No dobra, pojedźmy może w las. Zobaczymy, co się stanie, jak pojedziemy w las. Spróbujemy zrobić im plecy. Ja raczej nie mogę się pchać na środek, no bo jestem tylko medem. Niech ten środek starają się tutaj czołgi ciężkie i też no, w pełni wyposażone. Na przykład te 34. Ja jestem jeszcze dosyć słaby, jeżeli chodzi o wieżę, jeżeli chodzi o silnik. Nie mam tego, co mogę mieć tutaj najmocniejszego. Więc też chyba nie ma co się pchać w takie ciężkie regiony. Pojedziemy tam,
Każemy komuś, żeby jechał za mną. Zobaczymy, czy się posłucha. Ach, pięknie. Czuję się jak generał feldmarszałek. Wykryłem o nie, no ale nie będę w niego przestrzelał, bo to jakaś patola jest. Podejdziemy tutaj. Z kumpelkiem. Tu wbijamy. Ja bym czekał jeszcze dalej. I tutaj wbił. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uda nam się jakieś plecy zrobić komuś. Kolega jedzie, jedzie. Czuję się jak generał. Tu im zdejmiemy trochę art. Czołgów wsparcia powinno być nam po prostu potem łatwiej. Nie trafiłeś, kawo trójko, ho ho ho. No przeładowywuj. Gdzie mój kumpelek jest? Wszyscy mi uciekli. Ojoj. Nie jest źle. Ósema. O kurde, a ci co tu robią? To mnie szokowali. Wiedziałem, że tutaj ktoś jest. Kolega. Obejrzymy, co on robi. Skoro on nie pojechał. Ale kurde, no, tak miało być pięknie. Ale może to wygramy. Może, może. Pięknie. Nie no, dobra, no ja zagrałem kiepsko, ale kolega coś tam jeszcze ciśnie. Może faktycznie trochę za bardzo wyjechałem. Czasem za bardzo się do tego przodu wysuwam i to się źle kończy, tak jak w tym wypadku. Ale to nic, to jest tylko gra, więc trzeba sobie radzić. Dalej popuszujemy, słuchajcie, jakieś lekkie czołgi. W tym wypadku będziemy puszować tego amerykańskiego i także może Luxa. No bo potrzebuję robić tę misję na lekkie czołgi, wiadomo o co chodzi. A no nie mam czołgów lekkich. Na niskich triach to się gra bardzo ciężko, bo to obrażenia nawet wyświetlone są dosyć niskie. Więc trzeba starać się boostować, żeby te triery były coraz to wyższe. To nie jest tak mega groźnie. Ja bym raczej może spróbował się pojechać na lewo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pojedziemy na jedynkę. Zobaczymy, czy tam gdzieś mi się uda pokampić i troszkę poświęcić. Są trzy artylerie, jak będą naprawdę przyzwoite, to sporo tych tutaj wyświeceń możemy zrobić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolega też na prawo, no dobra. Wolę tą prawą stronę od lewej. Aż tak głęboko, stary, tutaj jesteś.
A nie jestem w stanie go przebić. Te 3-4? Nie, zły kąt. Pochowam się i dajmy czas artylerii. Co za zezowaty zez. Bez sensu takie strzelanie. Ale ktoś tam go uszkodził, więc to jest pozytyw. Te 3-4 to jest mój wróg. Ach, znowu za wysoko. O kurde. Oj, na blisko. Really? Dobra, zdaję mu gąskę. Tylko chyba tyle mogę robić, zdejmować mu gąski. No widzicie, co się dzieje. No patrzcie, nie zdjąłem mu tej gąski, no. O mój Boże. Co tu się teraz stanie? No pojadą nas, no. Tu nie ma czołgów. Kapujemy, no. Ajajaj. Nie do końca mi ta gra lightami idzie, no. Ale wszystkiego trzeba się nauczyć. Zaraz może zagramy jeszcze raz. Sorry Tibik, ale... Nagrywam odcinek, więc nie mogę. Mamy 18 minut odcinka, także jeszcze troszkę pograć będziemy mogli. Może uda mi się jakąś fajną bitewkę zagrać. Zobaczymy. Na piątki luksem to jest mega dobre losowanie. Taką wysnuwam tezę. No oczywiście jedziemy na rondo. Jak rondo wygramy, to potem ich złożymy, jak domek z kart. Są tu jakieś jeszcze luksy, inne szybkie czołgi. Szału nie ma. Leopard jest. Dobra, jedziemy. Jedziemy, może pojedziemy troszkę alternatywną drogą. Zobaczymy, jak się nasi rozjadą. Na pewno celujemy w dół. Ale którędy to się wszystko okaże. Jadą prosto. Co tutaj śmignę? Jeden czoł przeciwnika jest groźne.
W takim razie nie ma co czekać. Trzeba poszować tę stronę. Jedź, przyjmij. Kurde, co za typ są. Typek, kurde, we mnie wali. Dobra, na spokojnie. Co teraz? Mamy już dwa kile. Kapować nie ma co, trzeba ich niszczyć. O kurde. Trendy. Więcej nie zrobię, muszę przeładować. Kurde, to Jezus Maria, źle pojechał. Mogłem skopać bitwę naszą. Jeszcze wykorzystuję mój wrak. Przecież szybko przeładowuję, trzeba było walić w niego. Odskoczyć na bok za jakieś budynki, ale skopałem. To jest zło po prostu. Słuchajcie, ostatnia bitwa. Zagrajmy tym T-150. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Być może po tej bitwie uda mi się coś fajnego ugrać. Jeden na górkę, bo tutaj chyba nie ma innego wyjścia. Więc jeden na A7. Licząc, że zrobimy coś fajnego. Nie wrzucam, wiecie, żadnych bonusów, bo to troszkę bez sensu. Nie będę grał długo, dzisiaj nagrywam tylko jeden odcinek. Jedziemy. Co za typ. Super, że masz lufę, naprawdę ekstra. A może byś jednak jechał. Is przed nami. Postrach. Niewieścich czołgów. Zobaczymy, czy kątowanie się na coś nada dzisiaj. Czy co? Ach, ta we mnie wali? Co to za pech jest? Nie mógł sobie Isa wziąć na ten, na cel. Celowniczy się przyda, nie? Ale pech, no po prostu na samym początku. Gdzie nasze wsparcie? Sami znowu pojechaliśmy. O Jezu, jak ludzie mnie irytują. No wieżowiec, wieżowca tak walić to też nie moja ta. Czego nie przebije. Czego nie przebije.
Dobra, to w takim układzie gramy jeszcze jedną bitwę. Ale zróbmy jakąś lekką odmianę, proszę. Gramy czeszką, mokrą czeszką. Mokrą włoską. Zobaczymy, czy teraz uda mi się zagrać trochę lepiej, bo póki co powiem, że szału nie ma. Bo najlepsza bitwa to była ta Luxem, natomiast tam też trochę skrewiłem, bo na końcu zagrałem po prostu źle. Ja teraz wtedy z chłopakami najbardziej lubię jeździć na K1. Ten czołg nie jest zbyt szybki. Nie wiem, czy to ma rację bytu. Ale spróbujemy. Tam jak się nam udało dostać, to jest to naprawdę super miejscówka. Spróbujemy. Koń te stamtąd ruszają. To jest obrona fortu. Nie, jedziemy gdzie indziej. Bo oni tu będą nas puszowali. Raczej nie pojedą tutaj, więc musimy jechać w stronę flagi, tak mi się coś wydaje. Albo na górkę. Bo tutaj przecież to jest bitwa chyba spotkaniowa, tak? Więc nie ma większego sensu jechać w tamte rejony. Chyba, że poczekam tutaj, wiecie? Tutaj może ktoś wyjedzie. Znowu bez spotera to jest taka, wiecie. Jeden dostał, no. Umówmy się, że będę pilnował tego miejsca. Z drugiej strony my chyba tutaj dostajemy w cymbał. No nasi na środku. O kurczę. Tutaj stoi mi się tylko po prostu bronić. Dobrze. Ach, i gąskę mu zdjąłem. Naprawdę. Ach! Jeszcze mu dałem fraga. Fragensona. No nic, kochani. Ta bitwa, myślę, summa summarum taka koszmarna nie była. Może nawet uda się naszym ją wygrać. Jakoś to tragicznie nie wygląda, słuchajcie. Tak, takie odnoszę wrażenie. To są głównie pojedynki 1 na 1. Tam jest Matylda. Matylda to
W dobrych rękach bardzo groźny czołg. Wiem, gdzie jest ich ciężki, to mnie ciekawi. Szlak Trega trochę zaspał, bo tutaj był taki ostrzał. Ona waliła tam chyba na daleko gdzieś. Pięknie, pomóż, pomóż mu! No co ty robisz? Czemu nie strzelasz? Czemu się cofasz? Wal w niego! Co za typson! No, no, no! No nie! No nie! Teraz już po ptokach. Dało się tak zajechać. No i przegraliśmy. No nic, kochani. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, łapcie piątkę. A! Jeszcze zobaczymy, ile nam brakuje do kawu 3. Niewiele podskoczyło, zobaczcie. Ale trudno. To się wszystko zrobi. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.